Marcin Krzywicki, witam i zapraszam na dzisiejszy program. W studiu Radia Indeks Paweł Pudłowski, poseł Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. O wyborach sobie porozmawiamy, chociaż samorządowych oczywiście, chociaż jak ostatnio tutaj z radnym Piotrem Barczakiem zacząłem od wyborów, to powiedział, że mocne ciosy idą na początek, ale to jest taki czas, kiedy o tych wyborach samorządowych mówi się więcej i jeszcze więcej pewnie będzie się mówiło. Dziś Nowoczesna też organizuje konferencję prasową, na której powie o, nie wiem czy to dobre słowo, małżeństwie z Platformą Obywatelską, tak? Czyli jednak od wyborów samorządowych zaczynamy. Tak, rzeczywiście dzisiaj o 11.30 w Urzędzie Marszałkowskim organizujemy wspólną konferencję prasową z Platformą Obywatelską. Jak państwo wiecie, jesteśmy po wstępnych uzgodnieniach ogólnokrajowych i przenosimy to teraz na nasz lubuski region. Także będziemy informowali dopiero o 11.30 o pewnych rzeczach, ale troszeczkę zdradzę. Będziemy mówili o tym, w jaki sposób chcemy zorganizować się wspólnie tutaj w naszym województwie. Pojawi się parę nazwisk, także będzie ciekawie. Na pewno sejmik, a co z ratuszem? Formuła współpracy wygląda w ten sposób, że idziemy razem do sejmiku i mamy otwartą możliwość współpracy w każdych innych wyborach samorządowych. Także domyślam się, że akurat w przypadku naszego ratusza zielonogórskiego to będzie rzeczywiście wspólny kandydat i wspólna lista do Rady Miasta. Kandydat jeszcze chwilę trzeba poczekać na niego. Jak się domyślam, natomiast już gdzieś tam ta giełda nazwisk coraz głośniej zaczyna się przewijać, nawet tutaj w warunkach zielonogórskich. Myślę, że najwięcej, tak nawet mimochodem, trochę nieoficjalnie, trochę puszczając oczko, ale odkryło w mijającym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość, bo Piotr Barczak gdzieś tam, co prawda nie został jeszcze oficjalnie namaszczony, natomiast mówił, że jest gotów, że czuje się na siłach, że ma doświadczenie niezbędne do tego, aby kandydować. I co, tak z tygodnia na tydzień będziemy tych kart więcej pewnie odkrywać? Myślę, że tak. Każdy ma swoją strategię. Pan Barczak jest dobrym radnym. Miałem okazję go poznać, kiedy uczestniczyłem w sesjach Rady Miasta. Nasi kandydaci, bo na razie mamy kilka osób, które miałyby ochotę i myślę, że będą dobrze ocenione przez miasto. Będą musieli przejść przez proces wewnętrznych wyborów. Dodatkowo będzie to połączone razem z Platformą Obywatelską, także będziemy wybierali wspólnego kandydata. Jest to na pewno ekscytujące, dlatego że nasze miasto zasługuje na dobrego włodarza. Wydaje mi się, ja jestem zwolennikiem w ogóle kadencyjności, jeżeli chodzi o sprawowanie tego urzędu, jak i każdego innego urzędu. Wydaje mi się, że dwie kadencje to jest akurat tyle, żeby można było po pierwsze znakomicie poznać dany obszar, nad którym się pracuje i wprowadzić te rozwiązania, o których się myśli, o których się marzy. Potem to doświadczenie oczywiście jest istotnym elementem zarządzania, ale jednak też chyba traci innowacyjność, traci świeżość. Także tak jak uznaję osiągnięcia pana prezydenta Kubickiego, to wydaje mi się, że nie byłoby również i źle, gdyby mieszkańcy wybrali kogoś innego, kogoś nowego. Stąd będzie propozycja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, ale rzeczywiście na wspólne nazwisko trzeba jeszcze trochę poczekać. A czas ogłaszania tego kandydata to jest istotna kwestia w kontekście później wyniku wyborów, bo są tacy, którzy mocno krytykowali na przykład Platformę, przenosząc się na grunt warszawski, że tak szybko, właściwie w cudzysłowie mówiąc, spaliła Rafała Trzaskowskiego. Pewnie to zależy. To zależy od kandydata, to zależy od sytuacji. Pan Rafał Trzaskowski myślę, że jest dobrym kandydatem na prezydenta Warszawy. Znam go osobiście od 2 lat. Poznałem go jako posła. Rozmawiamy o sprawach nie tylko warszawskich, ale ogólnopolskich czy międzynarodowych, dlatego że pan poseł Trzaskowski dużo wie na temat spraw międzynarodowych. Myślę, że byłby dobrym prezydentem stolicy. I Paweł Rabiej, który w tej komitywie idzie na wiceprezydenta, uzupełnia go być może większymi, lepszymi relacjami z ruchami miejskimi, też ze względu na swoje zainteresowania wcześniejsze. Myślę, że to jest dobry tandem, który się wzajemnie uzupełnia i powalczy o stolicę, chociaż ta walka na pewno nie będzie łatwa. To wracamy do nas, do Zielonej Góry. Platforma Nowoczesna i ktoś jeszcze, jakieś środowiska, bo Andrzej Żywień tutaj w tym studiu przed tygodniem mówił, że dobrze było budować jak najszerszą koalicję. Jesteśmy otwarci, szczególnie tak jak przed chwilą mówiłem na ruchy miejskie, na stowarzyszenia. Ja bardzo doceniam zaangażowanie publiczne osób, które często mają nawet małe sprawy do załatwienia, wydawałoby się z punktu widzenia miasta, bo dotyczące jednej dzielnicy, czasem jednej ulicy. Natomiast zawsze podziwiam te ruchy. To są osoby, które zaangażowały się w działalność publiczną dla jakiejś sprawy. I to należy docenić i na pewno z takimi osobami bardzo chcielibyśmy współpracować. Uważamy, że szeroki... Jakieś rozmowy już się toczą? Toczą się.
toczą się i to od dawna i są mocno zaawansowane i rozmawiamy już o konkretnych sprawach, o konkretnych zagadnieniach. Także można powiedzieć, że gdzieś tam uzgadniany jest nasz wspólny program. I ja sobie cenię i te osoby, i ich zaangażowanie, i też sprawy, z którymi przychodzą. Sprawy ważne. No i tutaj teraz będziemy jakoś musieli się odnaleźć również w tej układance razem z PO i z tymi stowarzyszeniami i ruchami miejskimi. Także ja jestem ogólnie optymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o ten proces. Czasu jeszcze jest dużo. Wybory będą z końcem października, druga tura pewnie z początkiem listopada. Także to jest dużo czasu. I czasem lepiej podać kandydata wcześniej, jeśli jest on nieznany, po to, żeby mógł się zaprezentować szerszej publiczności, bo to też jest proces długotrwały, szczególnie gdy ktoś przychodzi z biznesu, nie był znany opinii publicznej. Ważne, żeby przedstawił siebie jako człowieka, bo jednak głosujemy na człowieka. I uzgodnił z tymi, z którymi idzie do wyborów program i zaproponował mieszkańcom, co chce zrobić, bo to jest najważniejsze. Kto przychodzi i co chce zrobić, jakie konkretne rzeczy, z których później powinien być rozliczany, bo to jest też coś, co bym chciał przenieść trochę z przedsiębiorczości, z biznesu. W dużych korporacjach jest tak, że każdy ma uzgodniony pewien zakres obowiązków do dowiezienia. Jest 10 punktów, na tych 10 punktach chce się skupić i na koniec kadencji można łatwo rozliczyć, które z tych 10 punktów w jakim stopniu udało się zrealizować. A pan się skłania ku kandydatowi z obszaru polityki, czy raczej jakiemuś ekspertowi niezwiązanemu z polityką, jeżeli chodzi o kandydata waszego, czyli Nowoczesnej Platformy na prezydenta Zielonej Góry? Są plusy i minusy kandydata spoza. Minusem na pewno jest rozpoznawalność, a plusem jest takie nieskażone podejście. Biznes jest dużo bardziej zobowiązujący niż polityka. Biznes wymaga i od razu pokazuje, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły. Długo nie da się pływać, delikatnie mówiąc, w przestrzeni biznesowej, bo kolejna strata gdzieś tam inwestorów niepokoi i nie są to osoby zbyt cierpliwe. Przy kadencji 4-5-letniej tego czasu jest więcej i pewne rzeczy pewnie można ukryć. Dlatego z punktu widzenia takiej przedsiębiorczości i realizacji zadań uważam, że przedsiębiorca jest lepszy, bo on przywykł do tego, że musi dostarczyć wynik i na tym wyniku się koncentruje. Z punktu widzenia jednak skuteczności wyborów, wyborca kieruje się również, czy ta osoba jest znana, czy nieznana, czy już się sprawdziła, czy on ją rozpozna. Także są plusy i minusy. Na nazwiska pana nie namówię, ale macie duże spektrum, szerokie spektrum. Wybieracie z, no nie wiem, z ilu nazwisk na przykład? Jesteśmy przed rozmowami tak szczegółowymi z platformą, także nie wiem, ile osób byłoby zainteresowanych, bądź jest rozważanych po stronie Platformy Obywatelskiej. W Nowoczesnej są to 3 osoby, które bierzemy pod uwagę. Jedna z tych osób szczególnie jest zaawansowana w swoich przemyśleniach i przygotowywaniach, ale koniec końców no, chcielibyśmy ogłosić wspólnego kandydata, także jak pan słusznie zauważył, nie zdradzę tego nazwiska teraz. Pan jakiś czas temu zdradził już w mediach tutaj lokalnych, że zdecydowanie nie będzie się brał za prezydenturę, no, za walkę o prezydenturę. Deklaracja niż zdrada moich planów. Jak państwo wiecie, ja jestem osobą, która jest zaangażowana obecnie w prace parlamentarne. Mam rodzinę, która mieszka w Warszawie, także jestem w Zielonej Górze, w Lubuskim tak często jak mogę, ale jednak są to 2 dni na tydzień, a nie 5. czy 6, bo zobowiązania prezydenta tak dużego miasta jak Zielona Góra są również zobowiązaniami w weekendy. Także po prostu z punktu widzenia rodzinnych zobowiązań, no nie mogę. Natomiast chcę powiedzieć, że przewodzenie tak dużemu miastu jak Zielona Góra i pod względem powierzchni i atrakcyjności położenia i potencjału, szczególnie potencjału ludzkiego. Mamy wspaniałą uczelnię, która wypuszcza niesamowitych studentów, bo widać, że wiele firm jest nimi zainteresowanych. Ja wspólnie z panem rektorem zorganizowaliśmy w zeszłym roku, to by chyba było, takie duże spotkanie z inwestorami i polskimi, i zagranicznymi, wiodącymi firmami informatycznymi i oni otwierali oczy ze zdumienia, ilu dobrych studentów nasza uczelnia wypuszcza, o czym się nie wie powszechnie, więc tu na pewno jest dużo do zrobienia. Ten transfer nauki do biznesu rzeczywiście się odbywa i nie jest takim pustym sloganem, prawda? Jeżeli chodzi o naszą tak, uczelnię. Tak, a my jako miasto mamy dodatkowo dużo do zaproponowania z takich walorów kulturalnych, związanych z naszym teatrem, z naszą starówką, z naszymi wieloma imprezami, które odbywają się w mieście i takich geograficznych, czyli nasze położenie, wspaniałe uważam, dużo lasów dookoła. Naprawdę, jak rozmawiam z ludźmi w Warszawie, coraz bardziej docenia się teraz właśnie te walory, że po pracy można miło, przyjemnie spędzić czas, a nie tylko pędzić i pędzić. Także takie połączenie i zaproponowanie dobrej kariery, dobrze płatnej kariery, również w takim kontekście międzynarodowym, bo coraz więcej i naszych rodzimych
tych przedsiębiorców ma sukcesy międzynarodowe i też, jak widać, choćby po wczorajszej deklaracji Lumelu, obcokrajowców, którzy inwestują w naszym mieście, chce się tutaj rozwijać na bazie nas, na bazie Lubuszan. Także myślę, że potencjał jest znakomity i Zielona Góra, myślę, że będzie rosła w siłę. To jeszcze kończąc ten taki wątek dotyczący wyborów samorządowych, pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat z publicysty Roberta Bagińskiego. Też chyba te słowa były wypowiedziane tutaj w studiu. Prezydenci obu lubuskich stolic na teraz nie mają z kim przegrać w wyborach. Na pewno pozycja obu panów prezydentów jest silna. Zresztą mają osiągnięcia, którymi mogą się pochwalić. Tylko ja bym do tego troszkę inaczej podchodził. Dla mnie ważne jest to, co możemy zyskać, a nie czego nie możemy utracić. Uważam, że nowe otwarcie, jeżeli kandydat byłby dobry, byłoby dobre. I również dla obecnych prezydentów jakaś ścieżka kariery, czy do polityki ogólnokrajowej, czy do bardziej regionalnego wydźwięku ich realizacji siebie, byłaby właściwą. Ja nie jestem zwolennikiem przyspawywania się do stołków. Uważam, że zmiana jest dobra, że jeżeli ktoś rządził dwie kadencje, to być może równie dobrze mógłby się zrealizować na przykład w wymiarze województwa bądź w wymiarze kraju. Panie pośle, teraz o szpital zapytam, bo miesiąc temu państwo właściwie jako pierwsi podnieśliście ten temat na konferencji prasowej wspólnie z byłym dyrektorem Waldemarem Taborskim i potem to już można powiedzieć lawina ruszyła. Dzisiaj już mówimy o przymiarkach, jeżeli chodzi o lokalizację. Szpital nowy miałby powstać przy trasie północnej, gdzieś tam w tym wszystkim, jeżeli chodzi o środowiska, których coraz więcej jest na tak. Jest marszałek Elżbieta Polak, która przypomina, halo, Centrum Matki i Dziecka, szpital pediatryczny, tego nam brakuje, a jedynym miejscem stabilnym jest ten obecny szpital uniwersytecki, przy którym te Centrum Matki i Dziecka mogłoby powstać i tutaj nie odwlekajmy tego, bo stracimy kilka lat dyskutując politycznie o nowym szpitalu, który jest mrzonką. Bardzo dziękuję, że pan redaktor podjął ten temat, bo rzeczywiście dla nas mieszkańców województwa ten temat jest bardzo ważny, uważam. Ze skromnością muszę przyznać, że to nie my pierwsi wywołaliśmy ten temat, on jest chodzącym. Tak. W jakimś czasie. Tak, także tu muszę oddać koleżankom i kolegom z innych organizacji społecznych i partii, że ten temat wraca. I rzeczywiście w naszym programie samorządowym, gdzie mamy 10 takich najważniejszych punktów, o których chcemy mówić, jest to jeden z wiodących. Prawie miesiąc temu zrobiliśmy konferencję prasową, na której zaproponowaliśmy nowe otwarcie dla szpitala wojewódzkiego, czyli nie budowanie na kanwie obecnego szpitala, który uważamy, że powinien zostać, głównie jako szpital związany z uniwersytetem, bo jednak zasilanie przyszłego szpitala, jeśli chodzi o kadry, najlepiej byłoby realizować w oparciu o własne możliwości edukacyjne. Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie trochę podobne do wrocławskiego. Wrocław otworzył szpital, nowy szpital, nowoczesny szpital w zeszłym roku. Był on zrealizowany kosztem 350 milionów złotych i teraz są już dwie nowe inwestycje w zakresie zdrowia realizowane. Także nasze wyobrażenie jest takie, by rozpocząć ten proces i byłaby to budowa modułowa. To znaczy wiadomo, że tak dużych środków teraz te ceny są wyższe. Mówi się mniej więcej o 400-450 nawet milionach złotych. Być może nie od razu można pozyskać. Także tu widzimy modułowość realizacji tej inwestycji. Oczywiście będziemy musieli uzgodnić to stanowisko wspólnie z naszym koalicjantem samorządowym, czyli Platformą Obywatelską. Te rozmowy już zaczęliśmy i z panią marszałek, i z panem senatorem Waldemarem Sługockim. Także te rozmowy trwają i myślę, że gdzieś znajdziemy rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące. Uważamy, że Lubuszanie zasługują na dobry, nowoczesny szpital. Ten, kto był w naszym szpitalu, wie, że no, infrastruktura jego no, wymaga wiele poprawy. Wiemy o tym, że po 20-25 latach nie wszystko da się wyczyścić, oczyścić i jednak wydaje nam się, że nowa inwestycja byłaby lepszym rozwiązaniem, również dlatego, że on ma służyć całemu województwu, nie tylko Zielonej Górze. To byłby szpital wojewódzki, czyli z łatwym dostępem z innych szpitali, z innych miast w naszym województwie. Myślimy też o tym, że mógłby być on na tej samej działce wyposażony w motel, w którym ci, którzy nie muszą być na stałe hospitalizowani w szpitalu, mogliby przebywać, bądź rodzice, bądź rodzina również. Także no, marzy nam się taki szpital. Uważamy, że jako Lubuszanie nie jesteśmy niczym gorsi od mieszkańców Dolnego Śląska i byłoby znakomicie, gdyby taka inwestycja się rozpoczęła i została zrealizowana. A gdzie w tym wszystkim Centrum Zdrowia Matki i Dziecka? Czy nie wiem, warto jest poczekać jeszcze kilka lat i mieć coś większego w szerszym kompleksie? Czy, no bo też z drugiej strony no, wiadomo, że to jest taka lecznica,
tak specjalistyczna, że no trudno tutaj też na nią czekać, prawda? To prawda, trudno czekać i są też środki teraz do pozyskania. Jeśli nie zrealizowane, no to by zostały utracone. Także ja całkowicie rozumiem tutaj postawę, pozycję pani marszałek. O tym rozmawiamy. Czy jest szansa na to, żeby te pieniądze były zalążkiem już nowej inwestycji, czy jednak ze względu na czas będą musiały być wydane, zrealizowane teraz. To nie jest tak, że jedno wyklucza drugie. Dlatego, że jako społeczeństwo starzejemy się. Tych rozwiązań geriatrycznych będzie potrzeba więcej. W tej naszej wizji, którą pan dyrektor Taborski przedstawił, właśnie geriatria jest ważnym elementem. Także myślę, że zaproponujemy fajne, dobre rozwiązanie dla Lubuszan. Piotr Barczek powiedział, pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat z niego, że jeżeli pani marszałek nie będzie wiedziała, to mieszkańcy wiedzą, co mają zrobić i się zaśmią. No, ja tego bym tak na ostrzu noża nie stawiał. Łatwiej się, to mówię jako osoba doświadczona w biznesie, łatwiej się jest w opozycji, łatwiej krytykować, łatwiej proponować rozwiązania, dużo trudniej jest jednak zarządzać. Duża odpowiedzialność spoczywająca na zarządzających, czy miastem, czy województwem, sprowadza się do tego, że zawsze ilość środków jest ograniczona, a ilość potrzeb, marzeń, które mamy, nieograniczona. To jeszcze na koniec o Zielonej S3, panie pośle, krótko. Słówko poświęćmy Zielonej S3. Na szali kładzie pan wielkiego inwestora i 400 hektarów lasu przemysłowego. To pan jako przedsiębiorca, ekonomista, człowiek, który bardzo poważnie traktuje gospodarkę, to co pan sobie myśli? Ja oprócz tego, co pan powiedział, jestem też wrażliwy ekologicznie. To znaczy uważam, że jedno nie wyklucza drugiego. Jestem zwolennikiem magicznego i w tym przypadku uważam, że należałoby zaproponować jednak tą inwestycję, ale w zamian za to odbudować ten las, czyli nasadzić w innym miejscu równie dużą powierzchnię lasu, żeby tego nie tracić. Także jeżeli się rozmawia, jeżeli przy stoliku spotyka się przedsiębiorca i ekolog, jestem przekonany, że dojdą do porozumienia. Szczególnie w tak ważnej sprawie jak dla nas inwestycje teraz, bo celem i strategii odpowiedzialnego rozwoju po stronie PiS-u, ale również naszej jako opozycji, jako nowoczesnej, jest podnoszenie naszej gospodarki na tej skali rozwoju technologicznego i innowacyjności. I żeby to zrealizować, no musimy być otwarci również na nowe inwestycje. Także jestem zwolennikiem kompromisu, próbowania znalezienia rozwiązania, które nie wyklucza wzajemnie i obecności zielonej przyrody wokół nas i również nowych inwestycji. Paweł Pudłowski, poseł Nowoczesnej, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Marcin Krzywicki, dziękuję za uwagę.